Gościem studia telewizji bielskiej, regionalnej TV jest Jacek Zachara. Dzień dobry. Ten program nagrywamy w ramach takiego naszego ekologicznego programu Ekolupa i dlatego trochę będziemy się na ekologii skupiać w tym programie. Bo my się z Jackiem znamy z przeszłości, z takich ekologicznych działań. Tak, no mieliśmy okazję i współpracować, no i tak wędrować razem. Tak jest, ale jak się tu spotkaliśmy jakieś pół godzinki temu, Jacek rzucił okiem na książki, to zobaczył tutaj historyczne perełki, bo z tobą można było też o historii rozmawiać i w ogóle szerzej. Znaczy, to interesuje cały region i jakby no, w swojej działalności, którą prowadzę. Skupiam się zarówno na tych wątkach przyrodniczych, ekologicznych, jak i kulturowych. No, uważam, że to jest połączone i te sfery się przenikają ze sobą. Dla mnie jesteś... My jesteśmy ze sobą na ty, więc nie będziemy sobie panować. No tak. Będziemy tworzyć fikcji. Dla mnie jesteś właśnie takim przedstawicielem... Przede wszystkim dla mnie jesteś osobą tutaj od początku mojej kariery dziennikarskiej, powiedzmy. I znam ciebie jako człowieka związanego z różnymi inicjatywami ekologicznymi tutaj z terenu Bielska. Ale właśnie tym się różnisz z kolei, każdy ma jakąś swoją charakterystykę, ale tym się właśnie różnisz, że u ciebie bardzo silny jest ten element właśnie kulturowy w twoich takich działaniach ekologicznych. Może rozwiń tą myśl, czy to się od początku, czy tak było, bo pierwsze nagrania, jakie robiliśmy, to było w ogóle pracownia na rzecz wszystkich istot. Spotykaliśmy się w Dolinie Wapienicy i opowiadałeś o tym, że tam mamy resztki, relikty, pozostałości Puszczy Karpackiej. Tak, no, moja działalność społeczna zaczęła się dużo wcześniej, bo już w szkole średniej uczestniczyłem w takich różnych klubach dyskusyjnych. Jeszcze za czasów komuny troszkę to było no, takie życie podziemne, ale nie w sensie opozycji, bo w zasadzie dokształcaliśmy się. I tam no, wszyscy, którzy uczestniczyli w klubie, no, rozwinęli we mnie no, taką pasję poznawania regionu jakiegoś, znaczy regionu, w którym no, w danym momencie jestem. Ja nie urodziłem się w Bielsku, natomiast od 1991 roku mieszkam w Bielsku, no i to miasto czuję i to miasto poznałem na wskroś. Stąd też trafiłem do pracowni na rzecz wszystkich istot, bo wiem, jak tylko się sprowadziłem do Bielska, zrobiłem sobie wycieczkę rowerową do Doliny Wapienicy i przy domku nad Zaporą zaintrygowała mnie nazwa Stacji Edukacji Ekologicznej i nazwa organizacji, która ją prowadziła. No właśnie, przypomnijmy sobie tę sytuację lat temu, gdzieś mniej więcej 20 z hakiem. No nawet już 30, w tym roku 30 lat mnie. Domkiem nad Zaporą, w tej chwili można się napić herbaty, to jest w tej chwili miejsce takie, powiedzmy, nazwijmy to taka... Bufet. Bufet górski. Tym domkiem opiekowała się pracownia na rzecz wszystkich istot, organizacja ekologiczna, która w jakimś sensie no, jest takim matecznikiem kolejnych osób, które potem tworzyły swoje organizacje. Nie? Tak, to znaczy osób i ruchu ekologicznego, znaczy ruchu ekologicznego rozumianego jako obrońców przyrody, bo inne organizacje zajmowały się oczywiście przyrodą, ale w sensie albo jakimś profesjonalnym, żeby poznawać różne takie aspekty pod kątem naukowym, natomiast pracownia jest taką prawdziwą organizacją, matecznikiem obrońców przyrody. Oczywiście też posiadają członkowie wiedzę. Ja już nie działam od 20 lat w pracowni, natomiast przyjaźnię się z wieloma osobami, współpracujemy na wielu frontach i cieszy mnie to, że ta organizacja się rozwinęła i się sprofesjonalizowała, ale z drugiej strony nie straciła tego swojego jądra, to znaczy prawdziwych obrońców przyrody. I nie da się o tej organizacji powiedzieć, że skupia się na zarabianiu pieniędzy, bo są takie organizacje, jest ich niewiele, ale są takie, które no jakby patrzą takiego zysku, czy, no, czy są po to, żeby ego lidera było zaspokojone. Natomiast to jest taka prawdziwa, no i ja w tym wyrosłem, no bo 30 lat temu byłem oczywiście młodym chłopakiem i miałem swoje jakieś tam doświadczenia, ale to mnie ukształtowało. Tam tak naprawdę poznałem patrzenie na przyrodę, bo miałem fantastycznych nauczycieli, którzy
pokazali mi las od strony różnych zależności życia, a nie od strony takiego, jak leśnicy patrzą, czyli jak na plantację desek, bo niestety jest to zasadnicza różnica w patrzeniu na przyrodę. Leśnik jest profesjonalistą, ale profesjonalistą od pozysku drzewa. To, że mają w swoich definicjach i w swoich statutach napisane na pierwszym miejscu ochrona przyrody, no to jest tylko tak naprawdę punkt fikcja w wielu wypadkach, bo akurat jest na ostatnim miejscu. To się liczy pozysk. Natomiast inne jest spojrzenie osób, które się zajmują lasem i patrzą na las od strony ekologii, od strony biologii lasu, gdzie zauważa się różne procesy, które tam mają miejsce i które no, trwają nawet i tysiące lat. Natomiast przerywanie sztuczne i wprowadzanie zasad gospodarczych jest zaburzeniem tego procesu. Oczywiście chciałem tutaj też nadmienić, że no, drzewo jest potrzebne ludziom do życia i sam mam w domu meble z drewna. I tylko tutaj chodzi o to, że dopóki się zaspokaja swoje niezbędne potrzeby, jest w porządku, no bo człowiek musi żyć, musi i coś jeść, być jakoś ubrany i mieć dom, który jest jakoś wyposażony. Natomiast chodzi tutaj o to, że jak się ingeruje i przekracza i nadmiernie się eksploatuje, czyli wchodzi się w obszar nadkonsumpcji, już wtedy jest to nie w porządku. Ja jestem przewodnikiem górskim i w zasadzie jak miałem 19 lat, zacząłem już tą profesją się zajmować. Na początku byłem na kursie i wtedy czytałem bardzo dużo literatury na temat gór. Jedną z takich postaci, która przez całe życie mi towarzyszy, jest Jan Walbert Pawlikowski. Jest to pionier ochrony przyrody, obrońców przyrody, koncepcji, idei. I co ciekawe, on był na wskroś człowiekiem religijnym i konserwatywnym. I dla niego i całego jego środowiska przyroda, a szczególnie Tatry, bo Tatry były dla nich punktem odniesienia, było tworem Boga. Czymś, co człowiek, jeśli nie może, jeśli wykracza to poza zaspokojeniem jego potrzeb takich podstawowych, nie może ingerować. Bo jak ingeruje nadmiernie, to tak jakby niszczył dzieło Stwórcy. I chodzi o to, że całe życie jakby ta koncepcja mi bardzo pasowała i dlatego zresztą też z innych powodów jestem uwrażliwiony na niszczenie przyrody. Ale to pozwól, że ci przerwę, uchwytując się tego motywu tego pana, którego nazwisko zapomniałem teraz, a którego Jan Walbert Pawlikowski. Jan Walbert Pawlikowski. Tutaj poruszyłeś ciekawą kwestię, która mnie też trapi w sumie, że w dzisiejszym, moim zdaniem, w dużym stopniu niepotrzebnie podkręconym podziale w myśleniu ludzi na ten taki dualizm, który się przejawia jako właśnie konserwatyzm, modernizm, powiedzmy, prawica, lewica, męski, żeński, to są te takie, one są te podziały przecież, bo no, ludzie się różnią i je widać, ale w dzisiejszych czasach one są jakby tak troszeczkę, jakby to w muzyce mówimy, gain jest za duży do tego podkręcony. I w praktyce to wygląda w ten sposób, że dzisiaj się wydaje tak, że ta miłość do przyrody, to ona się jakby tak niby przesuwa w tą lewą stronę, bo tam jest jakoś tak podkręcona, on tak jakby po tej znowu prawej stronie, czyli o tym mówimy teraz o tym konserwatyzmie, ta miłość do przyrody jakoś jest troszeczkę inaczej wyartykułowana, to znaczy podporządkowana, bo zgodnie z ideami religijnymi teoretycznie Pan Bóg stworzył ziemię, którą nam dał w posiadanie, prawda? Znaczy nie tyle w posiadanie, co w opiekę. I, właśnie, I to właśnie, właśnie i to jest właśnie ta różnica w postrzeganiu tych słów z Księgi Rodzaju, zasadnicza.
Bowiem no, jakaś już swoich znajomych, najbliższych przyjaciół mam osoby bardzo religijne. Zresztą wiceprezesem Stowarzyszenia Olszówka jest Marcin Fischer, który no, jest na wskroś jakby osobą religijną, praktykującą I i tutaj jeszcze tylko przerwę. Stowarzyszenie Olszówka to jest organizacja, którą w tej chwili tak, no, współtworzysz, tak można powiedzieć, tak? powołaliśmy 21 lat temu dokładnie. I chodzi o to, że jakby my się doskonale rozumiemy, chociaż mamy trochę inne spojrzenie na temat wiary, praktyki, ale chodzi o to, że nie ma między nami żadnych różnic na temat spojrzenia na las. I takich osób jest bardzo dużo. I to, co jakby no, jakoś tak wyszło teraz podczas rozmowy, ten podział jest trochę sztuczny, jest trochę jakby zakłamaniem rzeczywistości, bo człowiek potrzebuje przyrody, potrzebuje bycia w takiej przestrzeni zielonej. Nawet jeżeli ktoś nie ma szansy, no bo tak życie prowadzi, że nie bywa, no to nie wierzę, że jakby był, jakby miał taką szansę, żeby nie otworzył się na naturalne procesy. Czyli może my nie jesteśmy wcale w ten sposób podzieleni, tylko ten podział jest sztucznie podkręcany w tak zwanym mainstreamie, w To tym znaczy, to się przekazie. bierze, zawsze problemy biorą się stąd, jeżeli komuś się wydaje, że jego sposób bycia, idea jest lepsza. I wtedy całkowicie neguje tą drugą stronę, że jeżeli no w całym ruchu ekologicznym oczywiście pojawia się wiele wątków, które są wymieszane, mi się akurat niekoniecznie wiele rzeczy podoba, bo ja jestem związany z obrońcami przyrody, a nie z ruchami wegetariańskimi, tymi, którzy się jakoś tam ubierają, tworzą różne filozofie ze wschodu i tak dalej. To jest jakby poza mną, bo ja się wychowałem no, tutaj i jakby czerpałem doświadczenia stąd. I pewnie dlatego z drugiej strony tej konserwatywnej, takiej chrześcijańskiej jest jakieś wyczuwane zagrożenie, że tu się wprowadza coś do etyki, praktyki chrześcijańskiej, coś, co jest jakby obce. Być może pewnie tak jest, ale trzeba zrozumieć, że jakby spojrzenie na przyrodę może być wspólne różnym nurtom. I że w zasadzie no, przyroda jest czymś, co jest tak nam niezbędna do życia, że no, niezależnie od jakby takich sztucznych podziałów, a to podkręcanie no, powoduje to, że ktoś komuś się wydaje, że jest lepszy, że czuje się gdzieś tam zagrożony, że jakieś prądy no, wchodzą. No, ale to jest taka trochę bzdura, no bo mam, tak jak mówiłem, szereg znajomych, dla których no, wiara, która panuje w Polsce, jest tak ważna, tak istotna, a jednocześnie jakby widzą to samo, co ja w przyrodzie. Czyli cieszę się, że słyszę po raz kolejny takie ujęcie tej sprawy, ponieważ to wprowadza spokój w dyskusję, która jest chyba ważna w tej chwili, prawda? W dzisiejsze czasy pokazują nam to, czego się spodziewaliśmy 20-30 lat temu, co się może dziać. Mówię tutaj o, nie wiem, właśnie zatrzymaniu prądu zatokowego, który się jakby rzeczywiście zaczyna zatrzymywać. O tych zmianach klimatycznych, które, co by nie gadać, ale coś się dzieje w tej przyrodzie, i tak dalej, i tak dalej. O tym konsumpcyjnym stylu życia, który właśnie widzimy jego skutki, bo myśmy 30 lat temu jeszcze tego nie widzieli tak do końca. No nie widzieli, ale już rozmawialiśmy i na przykład no, biorąc pod uwagę no, kraje zachodnie, bardziej rozwinięte, jakby no, te wszystkie rzeczy były już opisane. To znaczy, bo głównym problemem świata i niszczenia przyrody, ten główny problem to jest nadkonsumpcja, to jest jakby to rozbuchane zapotrzebowanie na posiadanie różnych dóbr. I to jest tak naprawdę napędem niszczenia przyrody i tak naprawdę no, niszczenia nas, no, bo to wpływa też na klimat. Oczywiście są różne koncepcje na to,
na zmiany klimatyczne, bo w historii Ziemi istniały oczywiście ocieplenia i oziębienia. Jest to proces naturalny, długotrwały, trwający nawet i tysiące lat. Ale też niewątpliwie zatrucie środowiska i eksploatacja wpływa na to, że jest masę zaburzeń. Ale zaczęliśmy też tutaj dzisiaj rozmowę od tej Doliny Wapienicy, w którą mówisz, wybrałeś się na rowerze, w której myśmy się spotkali kilka lat później z tobą jako przedstawicielem pracowni. Jak sądzisz, zachowały się walory Doliny Wapienicy przez te 20 lat, powiedzmy? Nie, pogorszyły się, dlatego że ten las jest eksploatowany. Ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę, że na przełomie lat 80. i 90., gdzie miała miejsce duża eksploatacja tejże doliny, mieszkańcy z Wapienicy zaczęli protestować. I wtedy zatrzymano tą eksploatację. I przez wiele lat ta eksploatacja była, ale nie na dużą skalę. Natomiast później znowu się zaczęła duża eksploatacja i zamiast i nie powstało od tamtej pory planowane rezerwaty przyrody. Powstał tylko jeden, Jaworzyna, natomiast jest jeszcze taki obszar bardzo piękny, wyznaczony do rezerwatu jak Piekielny, Dolina Barbary i w szeregu innych miejsc, które powinny być chronione. Natomiast teraz dojdziemy do takiego momentu, w którym ten las straci taki walor naturalności. Ja nie mówię o pierwotności, bo pierwotny las to może w Puszczy Białowieskiej istnieje. Natomiast tutaj zawsze była jakaś eksploatacja prowadzona. A Dolina Wapienicy, jak i wszystkie lasy górskie, szczególnie położone wyżej, powinny być wyjęte spod intensywnej eksploatacji, bo one spełniają tyle funkcji, które są nam niezbędne, to zatrzymują wodę. A z drugiej strony eksploatacja takich lasów jest, jak się okazuje, nierentowna. To jest taki paradoks, taki dowcip, że nie jest rentowna. A dlatego się wycina, bowiem istnieje taki mechanizm wśród leśników, tak zwany fundusz leśny. I tam w tych lasach, które są rentowne, gdzieś na północy Polski, gdzie jest na nizinie łatwo to drzewo pozyskać, te wypracowane zyski, zamiast trafić do państwa, bo jest eksploatowany las państwowy, publiczny, trafiają na fundusz leśny i przeznacza się na eksploatację lasów nierentownych, czyli górskich. Pokrycie, powiedzmy, budowy dróg, autostrad, bo to trudno mówić o drogach. A jeszcze jak to jest dofinansowane przez Wojewódzki czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska pod pretekstem budowy dróg przeciwpożarowych, co jest fikcją, bo tak naprawdę te drogi buduje się, żeby eksploatować las, no to oczywiście ten koszt eksploatacji się obniża, no ale obniża się kosztem innych lasów. Jakby nie były dofinansowane i musiała być tam prowadzona gospodarka na zasadach rynkowych, czyli no wszystkie koszty uwzględnione, to by nie eksploatowano tych lasów. I to jest ten problem, że tworzy się fikcję, żeby wycinać, eksploatować przyrodę, żeby być panem przyrody. I to jest jakby w tej sytuacji najgorsze. No zobaczymy, co za następne 20-30 lat na ten temat powiemy, bo coś gdzieś tam piszczy w trawie, że gdzieś te unijne regulacje mają być takie bardziej radykalne. Znaczy no teraz jest wprowadzana, były takie konsultacje społeczne, ma być wprowadzone limity, znaczy limity, takie podwyższone limity na lasu, który nie ma być eksploatowany. To może wtedy się będzie opłacało jednak wyłączyć częściowo te najbardziej nierentowne obszary. No, tak było cudownie, ale to tutaj są interesy różnych grup, które no, eksploatują te lasy, więc to nie jest takie proste. No, ten zapis jest akurat, ta tendencja jest dobra, ale ona i tak nie jest wystarczająca. Ale to nie jest trochę tak w takim razie, że może zacznę od tej ciemnej strony, że po prostu mamy trzy kropki. Znaczy jest źle. No jest źle. Dlatego, że nadmiernie eksploatujemy przyrodę,
nie jest to nam potrzebne i jakby sztucznie jakby powodujemy to niszczenie przyrody. A czy rozwiązaniem tym takim, które w różnych obszarach jest poruszane i często jest to traktowane jako jakaś, powiedzmy, teoria spiskowa i tak dalej, to nie jest jednak to, że ludzi jest za dużo? Po prostu. Znaczy, no, ludzi jest dużo, w niektórych miejscach za dużo, no ale to jest taki koszt cywilizacji. No, to jest... Czyli róbmy zdjęcia i chodźmy w góry. Zapamiętajmy te góry dla naszych przyszłych pokoleń. Nie, no, żartuję, ale, ale to, no, wygląda to tak trochę przerażająco, co się dzieje w tej chwili, bo jednak ten, ja pamiętam, jako dziecko miałem okazję zobaczyć, a mieszkałem na osiedlu Beskidzkim w Bielsku, miałem okazję zobaczyć plany rozwoju miasta. I wtedy pamiętam, że jako dziecko, myśmy wtedy schodzili z Beskidzkiego do kamienicy, szliśmy kamienicą 40 minut, pamiętam, przez wieś, bo to była wieś wtedy ewidentna, tam jeszcze nie było tego osadnictwa współczesnego. W stronę Dębowca wchodziliśmy tam do lasu, no i tam to już był w ogóle dzicz, 40 minut drogi. I zobaczyłem plany rozbudowy miasta, zobaczyłem plany osiedli, które podchodziły pod same stoki Dębowca. I ja się wtedy jako dziecko z jakąś dziecięcą świadomością, nie, trudno to nazwać ekologiczną, przeraziłem. Bo przede wszystkim ja zobaczyłem wtedy ten śmietnik, który... Ja wiedziałem, jak wygląda lasek przy osiedlu. Więc sobie pomyślałem, czy te lasy, które będą zaraz przy osiedlach, będą tak wyglądały. I teraz minęło te znowu 30 czy tam 40 lat, nie wiem, ile co tam tego mogło minąć. I widzę, że to miasto się rzeczywiście rozrasta. Może nie tak jak te plany, które tam widziałem, bo to były plany z lat 70. To miały osiedla takie jak tutaj Złote Łany Beskidzkie. To tam, powiedzmy, ta zabudowa troszeczkę to zostało przygaszone. Te bloki są mniejsze i tak dalej. Ale to podchodzi już pod sam Dębowiec, rzeczywiście tak się dzieje. Nie? Znaczy, no, no tak, to znaczy, no, mnie przeraża jakby zabudowa deweloperska, bo te nowe osiedla są tak napchane, nie ma przestrzeni takiej. W czasach komunistycznych te wszystkie osiedla duże, które powstały, no, samo mieszkanie w takim bloku nie było zbyt łatwe, bo te mieszkania były niefunkcjonalne, to no, były takie wąskie. No dalej są, klatki. Bo wszyscy no, nasi tak, widzowie tak, mieszkają no, w tych blokach. Tak, 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 ale chodzi o to, że mimo wszystko jednak te budynki za wysokie były, znaczy czy są, natomiast mimo wszystko przestrzeń jednak wokół była tych bloków i jest. Jaka jest, taka jest, ale jest przestrzeń. Czyli są place zabaw, są trawniki, tak, jest gdzie jest przynajmniej, było miejsce, one stopniowo jakby mają, powstaje tam jakaś infrastruktura, która ułatwia życie mieszkańcom, czy nie je jakościowo lepszym, bo mogą gdzieś wyjść, poruszać się, pooddychać świeżym powietrzem i popatrzeć na zieleń. Natomiast w nowej zabudowie deweloperskiej ta funkcja jest w ogóle pominięta. Jest tylko napchane to miejsce budynkami i nie ma, no, wycisnąć jak najwięcej kasy. I to jest to zasadnicza różnica. Jestem całkowicie przeciwny minionej epoce. Moje życie dorosłe zaczęło się w PRL-u i wiem, co to znaczy, i nie chciałbym w tamtej epoce żyć, ale w tym wypadku jednak te założenia urbanistyczne, planistyczne uwzględniały tą przestrzeń wokół. Tutaj nie. Tutaj jakby inwestorzy, deweloperzy panują nad miastem całkowicie. Urząd Miasta jest bezradny, znaczy chce być bezradny, bo jakby nie chciał być, to by nie dopuszczał tutaj, do tutaj tego. Się właśnie odzywają, Jacek Zachara jest radykalnym, pewnie jeszcze i tak by dużo rzeczy mógł tu powiedzieć, ale ja właśnie to Jacka jak spotykam, to zawsze jest jakaś szpila, tu czytam. No dobrze, dobrze, oczywiście, no, słuchamy dalej. No jak się chodzi po mieście, no to trudno jakby, jak się ma jakąś zdolność do refleksji, nie zauważać negatywnych rzeczy, no, i jakby nie mówić o tym. No bo, oczywiście. Natomiast no, jest szereg rzeczy takich negatywnych, natomiast no, ja bym tutaj, niedawno się pojawiła, bo jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że 5-6 lat temu Stowarzyszenie Olszówka, ja też osobiście angażowaliśmy się w taką skandaliczną działalność spalarni przy Szpitalu Wojewódzkim, gdzie no, spalarnia, która już powinna trafić dawno na złom, została wyklepana i tam połatana trochę, truła mieszkańców na potęgę, co udowodniliśmy poprzez zmuszenie do zrobienia niezależnych badań.
To jakby spowodowało, że nie nauczyliśmy się wyciągać wnioski ze złej działalności różnej, że jakby był taki samograj, coś trwało cały czas, no bo trwało. A wszystko wskazywało na to, że to źle funkcjonuje i truje mieszkańców. I tutaj zawłaszczenie miasta przez deweloperów, tutaj jakby organy, które, instytucje, które pozwalały na funkcjonowanie, dopiero mieszkańcy wymusili w sposób radykalny, protestując, żeby zatrzymać tą działalność. Tutaj szykuje nam się kolejna jakby sprawa z budową spalarni w Wapienicy, gdzie akurat zapisy unijne nie pozwalają na funkcjonowanie. Znaczy nie pozwalają nie to, że wprost, tylko jest tyle zapisów stworzonych, między innymi przez taksonomię, która wciąga spalarnię na indeks, czyli będzie cały czas poprzez różnego rodzaju zabiegi instytucjonalne hamowana działalność, rozwój. Na pewno już nie będzie dofinansowywana żadna ze spalarni, bo w tym roku niedawno to zostało wprowadzone. Następnie będzie za spalanie wprowadzone, będą wprowadzone opłaty za emisję. Więc kolejne podrożenie działalności spalania. Są wprowadzone zapisy, które do 2035 roku mają wymusić 65% recyklingu. Więc okazuje się, że do tej spalarni nie będzie co włożyć. Dlatego, że według obliczeń, bo czytałem takie obliczenia fachowe, trzeba by zwiększyć o 80% wytwarzanie większej ilości śmieci, co jest absurdalne. Unia wymusza z jednej strony, żeby obniżyć, żeby prowadzić recykling, natomiast z drugiej strony, żeby ta spalarnia planowana 100 tysięcy miała wsadu, to trzeba o 80% zwiększyć. Więc i kilkukrotnie jest zawyżone, jakby jej moc jest zawyżona w stosunku do naszych potrzeb. Więc rodzi tu znowu to pytanie, komu to służy, bo nie mieszkańcom. Ja już nie wspomnę o tym, że każda spalarnia nowoczesna zatruwa środowisko. Ja nie mówię tutaj o tej przy Szpitalu Wojewódzkim, to już było w ogóle karygodne, ale chodzi o to, że to jest jakby prowadzenie nas w taką stronę pewnej pułapki, gdzie będziemy zablokowani na kilkadziesiąt lat, całkowicie ugotowani, bo zapisy unijne nie pozwalają na to, ograniczają w sposób zasadniczy restrykcyjny, natomiast tutaj się jakby prowadzi No ale taką politykę. ja I to jest kolejna rzecz, która jakby z tych ale wielkich nie czekaj, boli. trochę nastawiałem ucha na temat spalarni. Może powinienem się był tutaj do naszego programu trochę lepiej przygotować, ale na ile nastawiłem ucha, to no, argumentacja jest taka, że no, tych śmieci tak czy siak produkujemy coraz więcej i te śmieci już się z tych, powiedzmy, jeżeli chodzi o składowisko odpadów, tam są takie, jest taki depozyt, powiedzmy, nazwijmy to, i to się już stamtąd wysypuje w tej Dobrze, chwili, nie? ale zauważ, Marcinie, że ta spalarnia jest planowana na 100 tysięcy odpadów. Przerób jej. Natomiast z takiego przerobu, ze spalenia, jak wiesz, powstaje popiół, powstaje żużel i tak dalej. I wyobraź sobie, że to będzie około 30%, czyli powiedzmy 30 tysięcy ton. A my teraz mamy zapotrzebowanie na składowanie 8 tysięcy ton. Więc już tutaj widać, że co najmniej trzykrotnie więcej będzie odpadów ze spalarni przy tej masie przerobowej w stosunku do tego, gdzie musimy składować. A z drugiej strony Unia na nas wymusza lepszy recykling, więc a musimy się z tego rozliczyć. Kolejna rzecz, do 2023 ma być wprowadzony. Te prace są zaawansowane, to jest kwestia tylko różnych procedur legislacyjnych. Ma być wprowadzona rozszerzona odpowiedzialność producenta, czyli producent jakichś napojów w plastikach czy jakichś tam produktów, on będzie musiał, znaczy
nie tyle zapłacić, bo to i tak pójdzie z kieszeni naszej, czyli konsumenta, ale on będzie musiał o to zadbać, żeby te pieniądze zebrać. Będzie tak wprowadzony mechanizm, żeby on był zmuszony odebrać ten produkt i tak go produkować, tak te opakowania produkować, żeby na powrót je używać. I te pieniądze, które trafią w ten sposób do budżetu, będą dystrybuowane tam w największej ilości, gdzie dana gmina ma największy stopień recyklingu, czyli tam, gdzie najlepiej się to prowadzi. I mało tego, tam, gdzie jakieś miasto będzie miało spalarnię, te pieniądze w ogóle nie trafią, bo będzie taki zapis. Więc my mówimy o spalarni, natomiast ci, którzy tą spalarnię propagują, nie mówią o tym, co będzie. I to nie jest jakieś wydumane, bo to są już na to zapisy i procedury prowadzone. Więc w tym wypadku mamy jedno wielkie oszustwo, które wprowadzi nas na takie kolejny, z których się trudno nam będzie wygrzebać. Bo co innego mówić, a że może będzie, może by nie będzie. Nie, będzie właśnie. To jest jakby coś, co Unia wprowadza. Tak jak w wypadku lasów, o których żeśmy mówili, że są stworzone, czy tworzone zapisy, że każde państwo będzie musiało mieć określoną liczbę procentową lasów rzeczywiście chronionych, tak tutaj będzie wymuszony recykling, a spalarnie już nie będą dofinansowane. I tu jest właśnie ten problem. No, tutaj wyciągnąłeś kilka argumentów, co do których w tym momencie nie mogę się ustosunkować w żaden sposób. No i cóż mogę powiedzieć? Przyznam się szczerze, unikałem tego tematu, a teraz już nie mogę. Teraz już nie mogę. Dobrze, otworzyliśmy temat spalarni w telewizji Bielsko. No i poznaliśmy swoją opinię. Ciekawe rzeczy się dowiedziałem. Pewnie będzie trzeba teraz... No cóż, pociągnąć temat dalej. Znaczy ja bym dalej zachęcał, dlatego że no, mieszkańcy dużych osiedli, których to też najbardziej zresztą dotyczy, no, powinni jakby znać to, co nam to grozi, że wcale nie będzie taniej, tylko będzie drożej, bo wpakujemy się w pułapkę. No, kołaczą mi po głowie różnego rodzaju argumenty, które na pewno są tutaj wysuwane, typu nowoczesność instalacji, która filtry, które, czyli teoretycznie powinny być nieemisyjne. Już nawet zostawmy to, bo to jest jakby kwestia tam... Ale otworzyłeś temat odpadów. Ale chodzi o to, że zapisy unijne, które już są w tym roku wprowadzone i będą, bo jest ścieżka otwarta, jakby uniemożliwią, znaczy nie spowodują, że nie można, bo można, ale będzie to nieopłacalne. Pod każdym względem. I tu jest ten problem. Okej, okay, no to czyli tak, poruszyliśmy temat lasów, zostawmy już tą spalarnię, poruszyliśmy temat aktualny spalarni, który rzeczywiście elektryzuje i to widać w mediach, widać to na ścianach w postaci różnych informacji, jakichś tam kartek, plakatów, zaproszeń na spotkania i różne odpryski tej, powiedzmy, nazwijmy to dyskusji, trafiają do mieszkańców. Ale już zostawmy też tą spalarnię. Powiedz mi jeszcze, co w ogóle w tej chwili, czym się zajmujesz w tej chwili ogólnie w swojej działalności społecznej? Znaczy, no, my prowadzimy takie dwa wątki. Ten wątek przyrodniczy, gdzie kilka osób się zajmuje prowadzeniem zajęć. Nie robimy tego jak kiedyś z taką dużą intensywnością, bo na początku jakby ta ekologia rzeczywiście przeważała w działalności Stowarzyszenia Oszówka. No teraz robimy bardziej tak kameralne zajęcia czy wycieczki takie przyrodnicze. Teraz kilku członków stowarzyszenia rozwija taką nową, ciekawą działalność, bowiem będą obserwować przyrodę, głównie ptaki, na wodzie, bo została wybudowana pychówka wiślańska i będą tam pływać i będziemy zapraszać na tego typu zajęcia, no już w tym roku. Natomiast od wielu lat skupiliśmy się na działalności takiej pokazującej nasze dziedzictwo kulturowe. Zaczęliśmy od cygańskiego lasu,
bowiem tam był problem z wyłożeniem Willi Haptiga. Były takie zakusy, żeby to miejsce zamienić w takie deweloperskie małe blokowiska, niszcząc przy okazji coś, co jest istotą cygańskiego lasu, czy las, stare wille, czyli takie zniszczenie klimatu. I postanowiliśmy, żeby nie być cały czas organizacją, która jest jak pogotowie ratunkowe, które na sygnał przyjeżdża i albo sztuczne oddychanie zrobi i ktoś przeżyje, albo nie, tylko chcieliśmy zaopatrzyć mieszkańców w wiedzę, co takiego jest cennego w cygańskim lesie. No i zaczęliśmy od wycieczek, zaczęliśmy też wydawać publikacje pokazujące to, zaczęliśmy prowadzić długofalowe badania, które co jakiś czas owocują jakąś tam publikacją, czy jakimś tam podsumowaniem w formie wystaw, filmów. A teraz się okazało, że jest tak duże zapotrzebowanie, że rozszerzyliśmy tę ofertę na całe Bielsko. I w tym roku, i chciałbym przy okazji zachęcić mieszkańców, można na naszym profilu, na Facebooku, na bieżąco te informacje czytać, czy będzie można, bo... I tutaj, jak zwykle w programach, które prowadzę, pokazuję palcem miejsce, w którym się pojawia napis z waszym profilem na Facebooku. Będziemy chcieli zaprosić mieszkańców do tego, żeby poznali nasze miasto. Pretekstem do tego w tym roku będą obchody trwające już cały czas w różnej postaci 70-lecia połączenia Bielska i Białej. I chcieliśmy poprzez pokazanie różnych miejsc, części Bielska, nie tylko centrum, bo to w zasadzie się rozszerzyliśmy na całe Bielsko w tym roku, różne konteksty, co występuje w Komorowicach, w Fałcnowie, w Wapienicy, w Mikuszowicach, co jest różne, ale też co jakby jest wspólne. I takim na przykład fajnym przykładem jest to miejsce, dzielnica Mikuszowice, która jest podzielona na tak zwane śląskie i małopolskie. A w momencie utworzenia Mikuszowic też, no, Bielska przy okazji, tylko oczywiście nie były połączone administracyjnie, wieś Mikuszowice była jedną wsią. Dopiero poprzez, no, podziały, powiedzmy, polityczne się podzieliła, ale później w Bielsku się odnalazła z powrotem w jednym organizmie. No i chcieliśmy taki wątek też poruszyć. I ta rocznica, te 70-lecie jest takim naprawdę bardzo fajnym wspinaczem tych i naszych działań, i z drugiej strony pokazania miasta, które jest tak różnorodne, które składa się z dwóch niby części, ale te części niby, znaczy niby, no były podzielone granicą państwową, ale jednak ludzie się kontaktowali, były różnego rodzaju kontakty indywidualne, ale też gospodarcze. No. Jesteś, ty, tu, z tym, co opowiadałeś teraz, z tego wynika i nie tylko ty, większość mieszkańców tego miasta, przykładem tego, że to miasto po prostu zaurocza tak, swoich przyjezdnych ludzi, którzy tu mieszkają. Każdemu, komu mówimy, gdzie mieszkasz, mieszkam w Bielsku, to tutaj... oczywiście ludzie, którzy... Chyba, że ktoś pomyśli, że w Bielsku Podlaskim, ale to gdzieś tam na wschodzie Polski, ale generalnie Śląsk to tak patrzy tutaj, powiedzmy, z takim też och, ach. I my to wiemy dlaczego, prawda? No, zgadza się, no bo jak ktoś mieszka w Bielsku, no to trudno, żeby nie lubił tego miasta. No to fajnie, cieszę się, że odwiedził nasze studio Jacek Zachara, który jest tutaj znanym od lat bielskim działaczem społecznym, ekologicznym, kulturowym, wojownikiem, wychowanym przez tradycję pracownię na rzecz wszystkich istot. Tam uczyliście się walczyć w obronie, można powiedzieć, przyrody, prawda? No i w dalszym ciągu ta wojowniczość w Jacku jest. Znaczy, ja nie mam w sobie zapędów do wojowania. Znaczy, no, to, że mi się zdarza czasami radykalnie występować, to wynika z tego, że taki instrument jest adekwatny do sytuacji. Natomiast normalnie
Jestem osobą spolegliwą i taką, która jakby łączy. Oczywiście, niedzieli, tutaj ale... mamy kamery włączone, więc też zachowujemy pewien standard, prawda, rozmowy i tak dalej. Ale wiadomo, poruszyliśmy kwestie istotne. Dziękuję za wizytę w studio i zapraszamy jeszcze raz na stronę stowarzyszenia. Śledźcie ich poczynania, bo to naprawdę jest ciekawa sprawa. I moglibyśmy tu jeszcze godzinę, dwie, trzy, pięć siedzieć i rozmawiać, bo tych tematów jest cała masa. Pytań naprawdę, wierzmy, mam masę w głowie. Ale no ileż, no naprawdę, i może jeszcze przy okazji z innym razem. Jasne. Dziękuję za możliwość wypowiedzenia się. Dziękuję.